Projekt rozpoczął się w 2011 roku i w roku tym były zrealizowane koncerty zarówno w Atmie, jak i na Zamku Orawskim. Prowadziliśmy wspólną akcję promocyjną, realizowane były również warsztaty edukacyjne. W roku 2012, od 1 kwietnia, rozpoczął się remont Atmy, który zakończył się pod koniec roku 2012. Od początku 2013 roku trwało porządkowanie, wyposażanie, sprawy związane z wykończeniem. Cały projekt był możliwy dzięki właśnie dofinansowaniu z programu współpracy transgranicznej. Warto wiedzieć, że to jest miejsce, które było, w którym gdzieś duch Szymanowskiego chyba do tej pory żyje. Więc jeżeli ktokolwiek interesuje się, może niekoniecznie Szymanowskim, tylko muzyką, może niekoniecznie muzyką, tylko kulturą w ogóle, a to trochę także historią, to powinien zobaczyć, wejść tu na chwilę, posłuchać muzyki, przejrzeć jakieś tam, tak można przeglądać te albumy rodzinne czy coś tam. Jednym słowem, powinien pobyć tu chwilkę, ponieważ Karol Szymanowski już zaczyna być, i to bardzo, znany na świecie, no a w Polsce nie za bardzo. To jest magia miejsca. To nie jest takie typowe muzeum. To jest jednak, jak pisał Szymanowski, chałupa, czyli jest to przestrzeń mała, ale przestrzeń, która ma tego ducha postaci i muzyki kompozytora. Warto przyjść, bo tu nie jest właśnie konwencjonalnie, czyli nie jest to taki typowy salon muzyczny, tylko bardziej taki właśnie rodzaj, powiedziałabym, takiego salonu kameralnego, jak w XIX wieku, prawda, odbywały się takie koncerty kameralne w przestrzeni bardziej wyciszonej. Ja myślę, że w takim świecie zabieganym, który jest w jakimś stopniu odhumanizowany, tutaj wracamy do tych korzeni humanistycznych. Także można powiedzieć, tu rzeczywiście poczujemy tę humanistyczną aurę muzyki Karola Szymanowskiego. Jeżeli chodzi o to, czym Atma powinna się stać, ona powinna się stać centrum muzyki i dokumentacji życia i twórczości Karola Szymanowskiego. I ona nie powinna się zamykać tylko w tej przestrzeni muzealnej, tylko właśnie wychodzić na zewnątrz. Koncerty, rozmaite spotkania z twórcami kultury, prelekcje, lekcje muzealne, ale z takim nowym kluczem, saloniki poezji. Czyli to trochę powinno funkcjonować jako taka akademia właśnie humanistyki, ogród sztuk, właśnie miejsce spotkań. Myślę, że tutaj do Atmy powinni przychodzić wszyscy ci, którzy chcą doznać wspaniałej muzyki. Tak, to jest.
Oparliśmy się na próbie odtworzenia Atmy z jakby czasów życia Karola Szymanowskiego, które spędził w Atmie. I to na podstawie bardzo skromnych ilościowo materiałów fotograficznych zostało odtworzone z tych zdjęć. Także to jest taka scenograficzna zabawa odtworzeniowa tutaj w Atmie. Oczywiście jest jeszcze dodatkowo projekt, który zaczyna się od drugiej strony, od wejścia, od tej sali tak zwanej recepcyjnej, gdzie zmieniliśmy wszystko. Więc jakby stoimy teraz w gabinecie, w którym otworzyliśmy wszystko, a w recepcji zmieniliśmy wszystko. I to są te dwie rzeczy, które się tak wzajemnie wyciszają, wchodząc w głąb Atmy. Było ciężko bardzo zerwać z tym, co tak naprawdę zostało już w świadomości wielu zwiedzających, to co po 76 trwało do prawie końca pierwszej dekady XXI wieku, więc było to dla nas wszystkich kłopotliwe.